Serdecznie witam Państwa. Nazywam się Edward Kosiewski. Będę miał zaszczyt i przyjemność poprowadzić uroczystość otwarcia tych zawodów. W imieniu Zarządu Okręgu PZW w Lublinie, organizatora zawodów, witam serdecznie wszystkich zawodników, kierowników drużyn, trenerów i sympatyków wędkarstwa na sławikowych Mistrzostwach Polski Weteranów. Dzisiejsze zawody mają na celu wyłonienie najlepszych z najlepszych sławikowców tej kategorii wiekowej. Życzę, aby każdemu z Was udało się sięgnąć po laur zwycięstwa, aby każdy z Was, omawiając dzisiejsze zawody, miło wspominał naszą gościnną ziemię lubelską. Drodzy Państwo, pozwólcie, że w imieniu swoim i Waszym serdecznie powitam przybyłych na naszą imprezę wicestarosta Łęcińskiego pana Dariusza Kowalskiego. Witam gospodarza tego terenu, wójta gminy Ludwin, pana Andrzeja Habrosa, przyjaciela naszego od dawna. Witam wiceprezesa zarządu okręgu PZW w Lublinie, kolegę Krzysztofa Krysteckiego. I witam tego, od którego wiele zależy, sędziego głównego Krzysztofa Chwastka. Tradycją w Polskim Związku Wędkarskim jest, że każde zawody rangi Mistrzostw Polski rozpoczynają się od podniesienia flagi państwowej na maszt. Poczet flagowy dzisiejszych zawodów stanowią jeszcze obecni mistrzowie i wicemistrzowie Polski w tej kategorii. Kolega Bogusław Majewski z Poznania. Kolega Jan Sadowski z Lublina. I kolega Bogusław Brud z Rzeszowa. Poczet flagowy. Do podniesienia flagi państwowej. Wystąp. Proszę tych Państwa, którzy siedzą, o powstanie. Baczność! Flagę państwową podnieś na maszt! Spocznij! Poczuj, proszę wstąpić. Proszę wiceprezesa zarządu okręgu PZW, kolegę Krzysztofa Krysteckiego, o dokonanie otwarcia sławikowych Mistrzostw Polski Weteranów. Szanowne panie, drodzy panowie wędkarze, szanowne władze samorządowe naszego powiatu łęczyńskiego, gospodarzy tej ziemi, serdecznie was witam przede wszystkim. Chciałbym was bardzo serdecznie pozdrowić, życzyć wam wielu radości z pobytu naszej pięknej łęczyńskiej ziemi przy okręgu lubelskim i zadowolenia z naszych łowisk. I zapraszamy oczywiście bardzo chętnie na kolejne wizyty na naszych łowiskach. Szanowni koledzy, szanowni goście, sławikowe Mistrzostwo Okręgu Weteranów uważam za otwarte. Polski, oczywiście. Polski, oczywiście.
Dziękuję. Czy ktoś z obecnych chce zabrać głos? Gospodarz terenu, wójt gminy Ludwin, kolega Andrzej Chabros. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło gościć tyle osób z terenu całej Polski tutaj u nas na ziemi ludwińskiej, w powiecie łęczyńskim. Mówię to w swoim imieniu i w imieniu wicestarosty Dariusza Kowalskiego. Cieszymy się, że możecie tutaj, że przyjeżdżacie do nas, wiecie gdzie, identyfikujecie naszą miejscowość na mapie Polski i tutaj odbywacie swoje zawody spławikowe. Dziękuję organizatorom, ale też tym wszystkim, którzy biorą udział w tej uroczystości. Gmina Ludwin, nie wszyscy może znają herb, ale w swoim herbie ma łódkę i słońce świecące, więc to wszystko dzisiaj się sprawdza, bo stoimy nad wodą i pogodę, chociaż mimo tego, że były nadawane burze, udało nam się załatwić, ale na jutro nie martwcie się, po drodze pewnie jadąc stąd będziecie mieli kościół, możecie wstąpić i tą pogodę sobie na jutrzejszy dzień sami zorganizować. Także życzę ładnej pogody, dobrych wyników, no i samych zwycięstw bez kontuzji. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo panu wójtowi. Szanowni Państwo, sponsorami dzisiejszych mistrzostw są Mikado Warszawa, Mawer Polska, Robinson Biała Podlaska, przepraszam, Bielsko-Biała, Good Mix Białobrzegi, Milomatch Pro, Fium Wrocław, Wimba Lublin, Sklep Wędkarski Rybka, Sklep Wędkarski Szczupaczek, Sklep Wędkarski Pirania, Browar Lublin, Amazing Horse Lublin, Marian Masewicz. Największe stoisko na naszych mistrzostwach. Mają zakłady mięsne Wierzejki. Narańczowska Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa. Relacje z tych zawodów przekazuje tutaj kolega z mediów elektronicznych i myślę, że będziemy na tym ładnie wyglądać i ładnie wspominać te nasze zawody. Szanowni Państwo, sędzią głównym zawodów jest kolega Krzysztof Chwastek, sędzia klasy krajowej, który jest przewodniczącym Głównego Kolegium Sędziowskiego działającego przy Głównym Kapitanacie Sportowym PZW. Proszę sędziego głównego o złożenie meldunku o gotowości zawodników do rozegrania zawodów oraz przedstawienie Głównej Komisji Sędziowskiej. Panie prezesie, sędzia główny Krzysztof Chwastek zgłasza gotowość zawodników oraz sędziów do rozegrania pławikowych mistrzostw Polski weteranów 2018. W zawodach startuje 57 zawodników reprezentujących 21 okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego z całego kraju. Dziękuję, panie sędzio. Dzień dobry, witam wszystkich. Tak już przedstawił mnie tutaj kolega. Nazywam się Krzysztof Chwastek, jestem sędzią głównym. Zastępcą sędziego głównego jest kolega Edward Kosiewski. Dzisiejszy mistrz ceremonii. Sędzią sekretarzem koleżanka Klaudia Korszla, okręg Lublin. Pozostałą część sędziów, ekipy sędziowskiej przedstawię na odprawie technicznej zaraz po rozpoczęciu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo sędziemu głównemu. Odprawa techniczna oczywiście, o której mówił sędzia główny, będzie zaraz po zakończeniu ceremonii. Tu pod tym daszkiem zapraszam wszystkich uczestników na to spotkanie. Szanowni koledzy, ja tylko jeszcze jedno zdanie, bo troszkę wyleciało, umknęło mojej uwadze. Ja chciałem bardzo serdecznie pozdrowić od naszego prezesa uczestników dzisiejszej imprezy. Jurek Leus, niestety obowiązki służbowe wynikające z pracy w zarządzie głównym nie pozwoli mu dzisiaj być, ale obiecuję, że ściągnie nam prezesa zarządu głównego i sam będzie obecny na ceremonii zamknięcia. Jeszcze raz przekazuję bardzo serdeczne pozdrowienia.
Dziękujemy za tą dobrą informację. Szanowni Państwo, w imieniu organizatora zapraszam uczestników uroczystego otwarcia zawodów na wędkarski poczęstunek przygotowany przez naszych sponsorów, Zakłady Mięsne Wierzejki i Browar Lublin. Ja ze swojej strony dziękuję za udział w otwarciu zawodów. Życzę, aby ryby Jeziora Dratów łamały wam wędki jutro i pojutrze. I zgodnie z informacją sędziego głównego zapraszam trenerów i kierowników drużyn na odprawę techniczną za 5 minut tutaj poddaję.